Zmotywowany przez swoich klientów, którzy pytali o 4K w 50 klatkach na sekundę i w formacie 4:3 przynajmniej, żeby dało się to normalnie wystabilizować, plus jakąś taką chęcią użycia GoPro do nagrywania w studio, tak jak nagrywam w tym momencie, stwierdziłem, że się skuszę na GoPro Hero 11 Black. No i pewnie gdybym wiedział to, co wiem teraz a propos tych dwóch rzeczy, które wymieniłem, tych dwóch moich potrzeb, pewnie bym się nigdy nie zdecydował na tą kamerę i bym bardzo tego żałował, bo dziś po 4 miesiącach wiem, że nie rozwiązała co prawda żadnego z wymienionych przeze mnie problemów, natomiast rozwiązała kilka innych i jestem chyba z niej bardzo zadowolony. Ja się nazywam Krzysiek Piekło, a to jest kanał, na którym udowadniam, że FPV może być dla każdego. No i nie tylko FPV, tak? Kamery też. Najpierw króciutka autopromocja. Jeśli jesteście zainteresowani faktycznie GoPro i tym, jak nagrywać GoPro, to jestem w trakcie przygotowywania dwóch szkoleń dokładnie o tej kamerze. Jedno jest takie podstawowe, wprowadzające do tego urządzenia i mówiące, no, jak w ogóle się po nim poruszać i co ono tak naprawdę potrafi i w zasadzie jak w łatwy sposób nagrać po prostu dobry, czy bardzo nawet dobry materiał. Drugie z kolei jest dużo bardziej zaawansowane i no, jakby próbuję sprzedać całą swoją wiedzę, jaką po prostu mam o tej kamerze. No, zrobiłem wiele eksperymentów, testów na temat tej kamery i wcześniejszych modeli też, tak, bo z nimi pracowałem bardzo dużo i uważam, że mam sporo doświadczenia. Jakby całe to doświadczenie w tym drugim szkoleniu chcę już sprzedać, więc no, po obejrzeniu tego materiału filmowego właśnie, bo to jest w formie wideo, jedno i drugie, no, powinniście wiedzieć wszystko to, co ja wiem na razie o tej kamerze. Myślę, że warto, więc odsyłam was na krzysiekpiekło.pl, krzysiekpiekło.pl przez szkolenia i no i tam znajdziecie informacje. W tym momencie jest to, tak jak powiedziałem, pracuję dopiero nad tym, jest to w przedsprzedaży, natomiast w bardzo atrakcyjnych cenach. Więc zanim przejdziemy do słodzenia tej kamery, tak jak mówiłem, w sumie jestem zadowolony, kupiłem jeszcze jedną i jeszcze mini miałem po drodze przez chwilę, chciałem troszkę powiedzieć o jej wadach, no bo to nie jest sprzęt doskonały. No, mamy oszukasz, tatę oszukasz, ale życia nie oszukasz. To niestety jest mała kamera, która ma swoje konkretne zastosowania i w innych niestety się nie sprawdza. Więc po pierwsze, to się cholernie przegrzewa. Nie jest tak źle jak w Mini, którym mówiłem tutaj w tym filmie, teraz możecie sobie też zobaczyć, bo Mini faktycznie można użyć jako żelazka, ono tam z tyłu ma taki radiator i spokojnie dałoby się tym wyprasować ubranie. Zresztą wspominałem o tym, naprawdę można się poparzyć i nie przesadzam, można się po prostu poparzyć, jak się człowiek zapomni, tak to się nagrzewa. No dobra, ale ta kamera z kolei, no, poparzyć się prawdopodobnie nie ma, natomiast, że tak mówiąc w te porównania, to jeśli chrustu żeście nie nazbierali wystarczająco, to na pewno można się od niej ogrzać w zimie. No ale co z tego? No, to, że jest tego gorąca, to jeszcze nie jest wielki problem. Problem jest taki, że jeśli, no właśnie tutaj odwołuję, mówię dlaczego nie sprawdziła mi się właśnie w tej wersji studyjnej, to jest tylko jeden z powodów, no ona się po prostu wyłącza. Jeśli ustawimy to w wysokiej rozdzielczości i postawimy sobie na statywie, tak jak na statywie, do którego w tym momencie, na której jest kamera, do której w tym momencie mówię, no to 5-3K w 25 klatkach testowałem, no i to jest plus minus 30 minut nagrywania. No ile jesteśmy, robimy to, do czego to jest przeznaczone, czyli sporty ekstremalne, tak, to wieje nam na to wiatr i prawdopodobnie w ogóle ten limit nie ma zastosowania. Natomiast jeśli chcemy tego użyć w studio, no 30 minut to no, nie jest jakoś bardzo dużo i faktycznie czasami trzeba tyle nagrywać z rzędu, albo przynajmniej nie chce się wyłączać tej kamery. No i niestety
no lekko nie jest. Można kombinować, wyłączyć Wi-Fi, wyłączyć jakieś rzeczy, ściemnić ekran, czy wyłączyć ekran, to pomaga, natomiast tak czy tak to jest plus minus 30 minut, może do 40 da się to przeciągnąć. Jeśli jesteśmy przy nagrywaniu już takim studyjnym właśnie, no to należy wspomnieć o tym, że jakość nagrania z tej kamery no, nigdy nie będzie dorównywała no, lustrzance czy kamerze profesjonalnej, ale nawet no, z średniej czy wyższej półki telefonowi nagrywanego z głównego aparatu po prostu nie będzie dorównywała. Ten obraz jest nagrywany z aparatu właśnie z mojego telefonu i możecie sobie widzieć, jakiej to jest jakości, a teraz tak, nagrywam swoje vlogi bardzo często telefonem, uważam, że telefony mają często bardzo wysokiej jakości obraz, a tutaj na przykład możecie sobie porównać nagranie z innego odcinka, gdzie właśnie próbowałem to nagrywać GoPro. Jak widzicie, ten obraz jest po prostu nieostry. Wynika to z kilku rzeczy na pewno. Po pierwsze, mamy tutaj bardzo szeroki kąt tego obiektywu i przez to ten obiektyw jest po prostu ciemny. Druga rzecz jest po to, aby uzyskać bardzo dużą głębię ostrości, czyli coś, co jest też potrzebne właśnie w kamerach sportowych, przy uprawianiu sportu, żebyśmy nie musieli się bawić w autofokus, w ruchome elementy na przykład, tak? Czy w ogóle no, autofokus, który może nie nadążyć za obiektem, który nagrywamy, czy nie wiedzieć, który obiekt chcemy konkretnie nagrywać, więc chcemy mieć dużą głębię ostrości, więc mamy małą matrycę, ponieważ łatwiej jest to wtedy najnormalniej w świecie uzyskać. Trzeci aspekt jest taki, że tak naprawdę ten obraz jest nagrywany na matrycy i on jest bardzo szeroki, no bo mamy szeroki kąt, tak? Jeśli byśmy chcieli mieć takie ujęcie, jak mamy w tym jak widzicie w tym momencie mnie z bliska, to musimy bardzo mocno wyciąć i rozciągnąć ten środek obrazu i tak naprawdę jest powiększany i siłą rzeczy nie jest w stanie być dobrej jakości, już nie mówiąc o tym, że przy okazji musi być przetwarzany i prostowany po to, żeby linie były proste. To jest dużo modyfikacji tego materiału oryginalnego i to wszystko wpływa na pogorszenie jakości. Ja testowałem sobie z tym GoPro, co by było, żebym naprawdę nie musiał wiele wycinać obrazu i wyszło na to, że ja musiałem przy kamerze być, gdzie ja jestem w tym momencie przy kamerze na wyciągnięcie ręki. Wyszło na to, że ja muszę być przy kamerze na wyciągnięcie po prostu łokcia, tak? Czyli muszę go mieć tuż przed twarzą, żeby było mnie widać tak jak w tym momencie na tym ujęciu. To jest kompletnie bez sensu, bo ja nawet nie mógłbym gestykulować. Nie mógłbym w ogóle tutaj ruszać rękami, ani nic wam pokazać, tak jak pokazuję wam w tym momencie to GoPro. Więc to nie jest tak, że ta kamera się do tego nie nadaje, natomiast nie jest stworzona i nie możecie oczekiwać materiału wysokiej jakości. Już nie mówiąc o tym, że głębia ostrości jest bardzo duża, więc tło nigdy nie będzie nawet troszeczkę rozmazane, a już na przykład właśnie wspomnianym telefonem ten obraz na pewno jest trochę rozmazany, a jak już tylko dam tutaj kamerę, to natychmiast wszystko się rozmazuje z tyłu, bo autofokus natychmiast łapie tą kamerę właśnie, czyli GoPro, tak? Wspomniane. Kolejną rzeczą, o której już wspomniałem na początku właśnie, że nie rozwiązała mojego problemu, czyli to 4K i 50 klatek na sekundę. No niestety, to nie jest wada tylko tej kamery, no to jest po prostu ograniczenie sprzętowe, kart pamięci, wielu innych rzeczy i to po prostu nie miałoby sensu. I niestety więcej to niekoniecznie lepiej. Okazuje się, że po prostu w 4K i w 50 klatkach na sekundę ta kamera nagrywa kiepskiej jakości, zwłaszcza w słabych warunkach oświetleniowych materiał. I jak się zejdzie do 2.7K, to jest od razu lepiej. I jak się tak samo, jeśli zostawi 4K, ale zejdzie do 25 klatek, czy tam 30, w zależności kto co stosuje, jakie odświeżanie, no to natychmiast ten materiał jest lepszej jakości. I teraz ludzie często kupują, upgrade'ują GoPro po to, żeby mieć właśnie takie wyższe parametry, a okazuje się, że to niekoniecznie jest dobra droga. Cały film na to poświęciłem, więc odsyłam tutaj, tłumaczę dokładnie dlaczego i z czego to wynika. Powiem w skrócie, że wynika to z bitrate'u. No i niestety pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da. No i taką kolejną wadą, właśnie tak się dużo o tym mówi, zwłaszcza w środowisku FPV, tak? Czyli w środowisku dronowym, że to jest ciężkie. Cięższe od GoPro 8. Nie wiem, mi to nie przeszkadza. Znaczy, ja nie latam jakichś freestyle super precyzyjnych z gigantycznymi prędkościami, raczej robię kinowe ujęcia. I szczerze, to kilkadziesiąt gram nie robi mi po prostu różnicy, to jest trochę krótszy czas lotu, to ten dron jest troszeczkę cięższy,
ale naprawdę współczesne drony są przygotowane do tego, żeby udźwignąć taką kamerę. Aczkolwiek od GoPro 8 oczywiście jest to cięższe. 9 i 10 jest dokładnie tej samej wagi, więc tutaj tutaj nie ma żadnej po prostu różnicy. No dobrze, przejdźmy wreszcie do jakichś plusów, bo tak jak powiedziałem, ja tą kamerę w sumie lubię. Więc na pewno plusem jest 10 bitów, który tutaj jest, dla mnie przynajmniej. Czy ja wiem, czy każdy będzie tego potrzebował? Pewnie nie. Ale jeśli obrabiacie swoje wideo, jeśli nie ma takiej możliwości, żeby wasz film nie przeszedł przez DaVinci Resolve albo jakiś inny program i nie został po prostu pokolorowany, to 10 bitów wam jest potrzebne i naprawdę się wam przyda. I te kolory z tej kamery są naprawdę lepsze. I nie wiem, co oni zrobili, ale te kolory po prostu są lepsze. Lepiej oddają rzeczywistość w jednym ujęciu, które jest raz wewnątrz, raz pod słońce, raz z słońcem. Naprawdę wszystko jest fajnie i nie trzeba kombinować, nie trzeba dla różnych, jakby w momencie, gdy się nam odwracam dronem i na przykład zaczynam lecieć pod słońce, nie muszę kombinować tak, żeby w tym samym ujęciu mieć różne parametry kolorowania. Zazwyczaj po prostu wystarczy poprawić ten film i on się naprawdę nadaje i nie ma dużo roboty. To po prostu oszczędza czas. Kolejnym aspektem, no to jest w porównaniu do ósemki przynajmniej, i ta ósemka była takim jedyną takim pomysłem bez sensu, że tu ma wymienne szkło obiektywu. Po pierwsze, jak to rozwalę na dronie, no to niedrogo mogę to naprawić. Po drugie, filtry ND i wszystkie inne filtry nakłada się po prostu, no poezja. No to jest tak, jak domyślnie mam filtr, a nic się nie zmienia, tak GoPro jest takie, jak było dokładnie. I to jest dla mnie duża zmiana w porównaniu do ósemki. W ósemce mnie wkurzały te nakładki, jakieś takie rzeczy trzeba było. No ale nie wszyscy tutaj będą korzystać z filtrów ND na pewno. Więc przejdźmy do jakichś konkretów. 8.7, czyli format obrazu. Co to znaczy? Pewnie słyszeliście, że to jest większa matryca, a ja przed chwilą mówiłem, że ona wcale nie jest duża, bo ona jest większa, ale ona wcale nie, to się wcale nie przekłada na wielkość piksela. Dobra, mała poprawka, żeby było jasne. Teraz sprawdzam w trakcie montażu i ta matryca jednak jest minimalnie większa, tak? To znaczy, to jest jakieś niecałe 4%, górna krawędź w sensie jest od niecałe 4% większa, więc nie jest faktycznie tak, że one są identyczne wielkości poza wysokością. Pomyliłem się, nie chciałbym was prowadzić w błąd, teraz właśnie to prostuję. Ona jest po prostu prawie kwadratowa, jest w formacie 8.7. No i po co nam to? Po to, że nie musimy, po pierwsze daje nam to ogromne możliwości kadrowania i to jest super. Możemy sobie po prostu albo nie ustawić dokładnie kamery, nie wiem, czy na rowerze, czy gdzieś na snowboardzie, czy na dronie, tak jak ja najczęściej latam, tak? Wsadzamy tą kamerę, ustawiamy ją mniej więcej i nie przejmujemy się, czy ona nie jest przypadkiem tam 3 stopnie pod złym kątem, bo ja będę widział w dronie akurat nie coś, a ona będzie nagrywać coś innego. Ponieważ mamy 8.7 i w tym momencie możemy zdecydować, czy chcemy sobie później wykadrować z dołu, czy z góry. Tak jak w tym momencie to widzicie na ilustracji, czy tam na prezentacji, nazwijmy to, którą pokazuję w tym momencie w tle. Drugi plus, no, który najbardziej reklamuje, to GoPro i dla mnie to jest realny plus, właśnie zwłaszcza w pracy gdzieś tam u jakiegoś klienta, że mogę sobie wyciąć obraz do Instagrama z tego samego, bez wielkich strat, tak? To jest naprawdę mega rozwiązanie. I możecie w tym momencie właśnie zobaczyć sobie dwa ujęcia, gdzie jedno było wrzucone na YouTube'a, a drugie było wrzucone na Instagrama. No i to jest wszystko z tego samego materiału wycięte. Jak zrobisz to w 5-3K jeszcze, to podaje to jeszcze większe możliwości kadrowania, więc dla mnie osobiście, jako osoby, która robi głównie materiały przecież na media społecznościowe, czy dla siebie, czy dla kogoś, ale to i tak leci w media społecznościowe, to jest ogromny plus. No i na końcu troszkę zaprzeczę sam sobie. Mówię o tej ciemnej matrycy, znaczy małej matrycy, ciemnym obiektywie, natomiast ja kupiłem kolejne GoPro 11 po to, żeby je przerobić na naked w momencie, gdy zrobiłem sobie testy nocne w porównaniu do ósemki.
I nie wiem, z czego to wynika. Czy z tych 10 bitów i to pozwala na większe możliwości, czy ta matryca po prostu jest już lepiej dopracowana, tak? Natomiast ten obraz naprawdę w nocy jest lepszy. I to od razu ostrzegam, to nie jest tak, że wyjmiecie tę kamerę z pudełka, włączycie sobie na auto i ona pójdziecie i ona wam nagra w nocy wystabilizowany jeszcze obraz i będzie rewelacja, nie? A nie, tak nie będzie, niestety. Ale przy dla chcącego nic trudnego i przy odpowiedniej... Zresztą w tym drugim szkoleniu będę dokładnie opowiadał, jak ja to zrobiłem, jakich parametrów używam i co, na co należy zwrócić uwagę, więc tak, o, proszę, od razu jeszcze praktyczność tego szkolenia, które reklamuję tutaj, wspomniałem. Natomiast no, zobaczcie sobie w tym momencie w tle, tak, widzicie już, że da się, tak, nagrywałem jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie z drona FPV, no to jest nagrywany całkowicie w nocy. No i jakoś oczywiście tam jest śnieg, więc jest trochę więcej światła, oczywiście są światła od budynków. No ale jak na GoPro 11, to wyszło nieźle. Faktycznie spędziłem kilka dni na eksperymentowanie, dobieranie parametrów, czym się chętnie podzielę. Natomiast, no, da się i 8, mówię, w testach mi wcześniej nie wychodziły mi takie rezultaty, było znacznie gorzej. No i przy okazji, jeśli dotarłeś do tego momentu, to zostaw łapę w górę, jeśli podoba ci się ten materiał oczywiście, jak nie, to nie? Wierzę, że tak, skoro jeszcze tu jesteś. No i zachęcam do zostawienia suba, bo cały czas ten kanał jest gdzieś pomiędzy dronami FPV, a właśnie nagrywaniem wideo i na pewno w tą stronę tutaj będzie coraz więcej takich właśnie materiałów. Dziękuję. No i na koniec została taka grupa tematów, bym powiedział, które mnie osobiście niewiele interesują, więc, ale wiem, że niektórych jak najbardziej mogą. Więc jest ten widok taki hyperview i jeśli nie chcesz tego obrazu obrabiać, stabilizować w postprodukcji, tak, no to można sobie skorzystać z takiego właśnie widoku. No i właśnie na przykład w dronach, zwłaszcza przy freestylu, to się może fajnie prawdopodobnie sprawdzić. Dla mnie to trochę dziwnie wygląda. Ten obraz jest taki jakiś spłaszczony, zniekształcony mocno, więc ja tego nie lubię. Ale tak samo jak w wypadku dronów, tak samo na rowerze, no i też na rowerze z reguły nagrywam gotowce jakieś, bo mi się nie chce obrabiać ogromnej ilości materiałów, jakie tam nagrywam, tak? No jak jadę sobie na rowerze enduro, no to na klatce, jak mam zamontowany, to ta kamera jest w tym momencie odwrócona do góry nogami, bo tak łatwiej się montuje i właśnie w tym obrazie Hyperview widać całą kierownicę jeszcze znacznie szerzej. Ja raczej bym się skłaniał do starego ustawienia Superview. Natomiast może się to podobać i rozumiem to, bo faktycznie w Superview w momencie, gdy się włączy stabilizację, to troszkę tej szerokości obrazu właśnie brakuje. Kolejnym featurem, który się pojawił właśnie w GoPro 11, jest Horizon Lock. Żeby wam o tym powiedzieć, wziąłem was na spacer w tą piękną zimową naszą polską pogodę. Dlaczego? No bo ponieważ według mnie to się bardzo przydaje na sticku. No w momencie, gdy właśnie robimy vlogi, tak jak w tym wypadku. I tu nie chodzi o to, że ktoś będzie zaraz, jak widzieliście na pewno w innych filmach, jakoś obracał tą kamerę do góry nogami, bo to się nie dzieje w rzeczywistości, ale faktycznie ten obraz wygląda jak nagrywany z gimbala i to jest super, ponieważ jest zachowany zawsze horyzont, tak jak w gimbalu można te ustawić taką możliwość. Innym praktycznym zastosowaniem czegoś takiego są na pewno sporty ekstremalne. No na przykład snowboard, który ja uwielbiam, można sobie nagrywać ze sticka siebie, jechać carvingiem na krawędzi, się mocno pochylać i ten zachowany horyzont no, zostawia jakby... Zostaje, dzięki temu dużo fajniej to wygląda i bardzo widać właśnie tą dynamikę przejazdu. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, super, nie jest to jakaś wielka zmiana, można było to robić w postprodukcji wcześniej, ale wtedy jak się to robiło w postprodukcji, to bardzo to zawężało kadr. No i ostatnia rzecz, której nie używam, to jest stabilizacja. Co? Stabilizacja pewnie część powie. No, ci, co latają dronami, to wiedzą, dlaczego nie używam stabilizacji. Dlatego, bo używam stabilizacji w postprodukcji, po prostu. Stabilizuję to przy użyciu Gyroflow albo Real Steady. Ja używam Real Steady, bo sobie zapłaciłem jeszcze zanim Gyroflow było w ogóle na świecie. Więc używam, bo używam, uważam, że bardzo fajnie, dużo, troszeczkę fajniej, chociaż teraz to chyba już jest zbliżone mocno. Na początku jak było Gyroflow, to Real Steady sobie trochę lepiej radziło z tym obrazem. W każdym razie nagrywam bez stabilizacji, a stabilizuję sobie później i włączam z Horizon Lock lub nie, jak mi pasuje po prostu.
No i dlatego tego nie używam. A czy ta stabilizacja jest lepsza niż poprzednich GoPro? No nie, nie jest lepsza. Niestety, przykro mi, tak? Ma tam ten feature, że można sobie boosta włączyć automatycznie i to jest fajne, bo faktycznie jeśli nam zależy bardzo na dużej stabilizacji, no to on sobie wykryje i będziemy mieć, no będzie nam poszerzał, zwężał kadr w zależności od potrzeby, ale czasami on będzie szerszy i faktycznie można uznać, że on jest co do zasady po prostu szerszy, więc to jest takie rozwiązanie pomiędzy. Ale to nie jest tak, że GoPro wymyśliło teraz coś niesamowitego i coś lepszego i dopracowali ten algorytm stabilizacji. Algorytm stabilizacji to nie mają dopracowany od dawna w Realsteady. Tu brakowało mocy obliczeniowej, więc faktycznie mocniejszy procesor w kamerze może coś poprawić. Natomiast, o ile się nie mylę, w 9 i 10 jest chyba ten sam procesor dokładnie, tak? Aż to sprawdzę. No ale w takim razie mocniejszy procesor, czy lepsza kamera, większa właśnie, dlatego ją powiększyli, może coś pomóc, ale nie jest tam, algorytm nie może zostać wiele dopracowany. Czyli mogą jakieś optymalizacje wprowadzić, ale to nie jest wielka różnica. Więc nie widać różnicy. Ja bym powiedział, że w porównaniu do ósemki ja nie widzę różnicy, jak używałem tych dwóch kamer. Natomiast ja używam zazwyczaj poza rowerem, tak jak powiedziałem, używam w postprodukcji. Polecam, bo efekt jest nieporównywalnie lepszy. I możecie sobie od szóstki już GoPro wziąć materiał i sobie stabilizować go w postprodukcji właśnie w Realsteady. To zostało mi jeszcze raz zachęcić Was do szkolenia, o którym wspominałem, chociaż zapoznania się z treścią tego szkolenia, myślę, że warto. Link znajdziecie w opisie. No i dzięki jak zwykle, że dotarliście do samego końca. Cześć!